Dobry wieczór, Piotr Kraśko, to są Fakty po Faktach w TVN24, a z nami Bartłomiej Sienkiewicz, ustępujący minister kultury i dziedzictwa narodowego, kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, wszystko się zgadza. Panie ministrze, z tego samego okręgu, Świętokrzyskie, Małopolska, kandyduje no, osoba, która rozpracowuje świat wielkiej gry światowych wywiadów, Beata Szydło. Proszę posłuchać tego, co mówiła dzisiaj o sędzim Szmycie, który jest teraz na Białorusi. Był agentem jeszcze za czasów prawdopodobnie pierwszego rządu Tuska, więc niech Tusk uderzy się też w piersi i nie opowiada bzdur w tej chwili. Z tego, co mówi była pani premier, wynika, że Szmyt był agentem przez wszystkie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, także w czasach, kiedy ona była premierem i jej podlegały polskie służby. No, to jest niezwykła historia. Skąd inąd mogłaby to wiedzieć? Więc mamy do czynienia albo z napastliwym i obrzydliwym kłamstwem politycznym, do czego formacja pani Szydło, i ona sama już nas trochę przyzwyczaiła, albo mamy do czynienia z jakąś niesłychaną historią, gdzie był agent, tylko i PiS o tym wiedział, łącznie z premierem PiS-owskim. I zostaje dyrektorem Biura Prawnego KRS. Więc ja bym jednak stawiał na pierwszy wariant. Ale panie ministrze, tak zupełnie poważnie mówiąc, od paru już lat słyszymy o mailach ministra Dworczyka, szefa byłego kancelarii premiera. On mówi, nie będę odpowiadał na te pytania, bo to jest działalność rosyjskiej agentury. Nie opowiadajcie tych historii, bo sprzyjacie rosyjskiej propagandzie. Tylko kiedy Rosjanie usiłowali infiltrować niemiecką politykę, to powstał raport, z którego jasno wynikało, że odpowiada za to konkretna grupa APT-28 związana z GRU, która zhakowała skrzynki polityków niemieckiej SPD. My słyszymy od 3 lat o mailach ministra Dworczyka i słyszymy, że za to odpowiadają Rosjanie. Tylko Rosjanie jest 140 milionów. Znaczy, ktoś hakuje skrzynkę szefa kancelarii premiera i przez 3 lata nie udaje się ustalić kto, jak, skąd. Znaczy, nie ma żadnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Nie ma raportu, który by to wyjaśniał, mimo że rzecz dotyczy kluczowego węzła informacyjnego państwa. Ale wczoraj pan premier Donald Tusk na sali sejmowej powiedział rzecz no, równie wstrząsającą, co być może wyjaśniającą to, o co się pan redaktor pyta. Otóż został poinformowany przez szefów służb i powiedział to na sali sejmowej, że istnieje szereg spraw dotyczących Rosji w służbach specjalnych, które zostały zamiecione pod dywan. I to jest, prawdę mówiąc, niesłychana historia. Znaczy, to znaczy, że ktoś działał w sposób świadomy, wydawał takie polecenia, aby nie badać wątków rosyjskich. W związku z tym konkluzja z wczorajszego przemówienia premiera, pora na komisję, która tak naprawdę zbada, jakie i w jaki sposób rosyjskie wpływy w państwie polskim się rozszerzyły za czasów PiS-u. Ponieważ wniosek z tego jest oczywisty. Ktoś czegoś nie dopilnował. Czy to była głupota i ochrona swoich, czy to była zła wola? Kluczowe pytanie w tej chwili dla w ogóle wewnętrznej polityki Polski. No ale pytam pana jako człowieka, który niegdyś znał doskonale Urząd Ochrony Państwa, współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich. No, pojawia się postać pułkownika Gaja, o którym wiadomo było, że ma prorosyjskie poglądy, który wygadywał straszne rzeczy, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, ale to już lata później, ale jego poglądy były znane od początku. I nagle on dostaje posadę w sztabie generalnym, dostaje awans i ma dostęp do niejawnych informacji dotyczących zasobów kadrowych polskiej armii i wszystkich dokumentów dotyczących ewentualnej mobilizacji. No, potem jest doradcą w kancelarii premiera. Właśnie o tym mówimy. Znaczy to w takich sytuacjach nie ma przypadków. Każdy z tych wątków musi być zbadany. Natomiast jeśli chodzi o pana sędziego Szmyta, no to z jednej strony nic nie wiemy, bo tylko wiemy, że prawdopodobnie bywał na Białorusi i nie był objęty żadną ochroną kontrwywiadowczą. A z drugiej strony wiemy wszystko. Wiemy wszystko, ponieważ to jest zdrajca Polski, który poszedł do naszych wrogów i stamtąd nadaje na Polskę rzeczy dyktowane mu przez jego obecnych właścicieli, którzy go sobie wzięli na własność jak psa. I to jest zdrajca. I to jest bardzo niepokojące, bo pytanie, od kiedy jest zdrajcą? Kto mu pomagał? Jak się rozwijała jego ścieżka kariery? Z jakimi środowiskami był związany?
No to są pytania. Wszystko wskazuje na to, że to środowisko byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. I mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione do dna. Jak trudna, pana zdaniem, jest walka z rosyjską agenturą, jeżeli na czele Rosji stoi ten sam człowiek od ponad 20 lat, był oficer KGB, a polskie służby, które miały na pewno wspaniałych fachowców, przechodziły gigantyczne zawirowanie na przestrzeni ostatnich lat, już abstrahując zmieniających się rządów. Ale czy pana zdaniem my jesteśmy przygotowani na walkę z tak zdeterminowanym, i nie ma co do tego wątpliwości, tak sprawnym akurat w tym wymiarze przeciwnikiem, jakim są rosyjskie służby? Znaczy, ludzie, którzy się w tej chwili zajęli polskimi służbami, mam na myśli pana Tomasza Siemoniaka, pana ministra, ale także jego współpracowników, to są bardzo doświadczeni oficerowie o pięknej karcie w tych tajnych frontach, z pełnym zaufaniem sojuszniczym. Jestem przekonany, że są w stanie podołać temu zadaniu. Natomiast jest inna kwestia. Znaczy, ja to powtarzam któryś raz i będę powtarzał jeszcze. Nie wiem, jak to się dzieje, że to właściwie nie dociera. Putin wydał wojnę Europie i Zachodowi. To jest cały czas wojna. Mówi się o możliwościach przeprowadzania zamachów terrorystycznych. Zrywa się możliwość działania linii lotniczych poprzez zagłuszanie sygnału GPS. Rosja się przygotowuje do zrywania podmorskich kabli internetowych. Mamy do czynienia z całą serią działań, które są już wojną. Wojna hybrydowa z Zachodem trwa i my jesteśmy na pierwszej linii frontu. I w tej sytuacji bajdurzenie o tym, że zagrożenie jest w Brukseli, o czym dzisiaj był właściwie ten marsz, jaki widzieliśmy, to przechodzenie opozycji na antyzachodniość i antyeuropejskość ociera się o piramidalną głupotę bądź zdradę stanu. I pora otworzyć oczy. Wojnę już mamy. Nie lecą rakiety. Nie ma szturmów na polską granicę. To wszystko prawda. Ale wojna już to nie są czołgi i rakiety. Wojna zmieniła swoje oblicze. Jeśli nie zrozumiemy, że my już jesteśmy na wojnie, to nie zrozumiemy tak naprawdę własnej sytuacji. No a pana rywalka z tego samego okręgu w wyborach do Europarlamentu była premier Beata Szydło. No można mieć wrażenie, że widzi zagrożenie, które płynie z Brukseli. No bo ona mówi, tak, popłynęły teraz fundusze te polskie, ale to prawdopodobnie za to, że Polska się zgodziła na to, żeby prawo unijne miało prymat nad prawem krajowym, co jest fundamentem istnienia wspólnot europejskich od lat 60. Pani Beata Szydło wybrała obóz polityczny, który staje się antyzachodni, antyeuropejski i stopniowo antypolski. To jest jej wybór.